Siema telewidzów, witam ciebie serdecznie tego pięknego dnia. Dawno dzisiaj... mnie tu nie było. Nie tak dawno, nie pamiętam kiedy ostatnio byłeś. Dawno, nie lubisz już mnie. Nie, ty zawsze wpadasz, bo ty nagle w moim nagrywaniu, wiesz, po mojego nagrywania wpadasz i mówisz mi: patrz, ptaszek sowa, mówi inferno. Moi drodzy, dzisiaj jako, że sprowadziłem tę Juleczkę, obejrzymy sobie ukrytą prawdę, ale nie byle jaką ukrytą prawdę, ponieważ będzie to ukryta prawda z Olą z Psycho Couple. Musisz przyznać, słodka Ada i Ola z Psycho Couple, w ogóle Psycho Couple, to tak na ich plecach gdzieś tam powstawałaś w ogóle w pobliżu. Tak, no ale bardziej na garbie słodkiej Jady jednak. Tak, także moi drodzy, zapraszam serdecznie, ukryta prawda, odcinek 469 z Olą z Psycho Couple. Let's go! W dzielnicy Praga Północ w Warszawie. Na Pradze Północ. Mieszkaliśmy tam kiedyś. Tak, i ja już się nie dziwię, dlaczego w opisie było, że ktoś tam został pobity. Ty się wiesz, nie chcę też oczerniać dzielnicy, ale miałem takie coś, że... Ona sama! No, ona sama to robiła. Zawsze jak tam wieczorem chodziłem, to jednak mimo wszystko czuł się człowiek trochę tak... Trochę dreszczyk emocji zawsze był. To wiesz, ja mieszkałam też z drugiej strony w Łodzi. Dobra, nocą chodziłam po ulicy Legionów i co? I'm still standing! I 15-letnim synem Arkiem mieszka 37-letnia fryzjerka Mariola Nytkowska. Kobieta spodziewa się drugiego dziecka, jest w 7. miesiącu ciąży. A to nie jest Ola z Psycho Couple, what the fuck? A przecież to Ola z Psycho Couple spodziewa się 70. dziecka. Ale czy Ola z Psycho Couple zagrałaby 37-letnią kobietę? Nie! Ostatnio grała jakąś tam 14-latkę! Ale w drugą stronę to nie działa! Rozumiesz, w drugą stronę to nie działa. O, jesteś. Cześć. Byłam w bibliotece. Pożyczyłam ci tę książkę, którą chciałeś. Co ci się stało? Zrobili tą muzyczkę, tak była, że tak się odwrócił. Ale to jest, ona i widz, teraz wszyscy już wiedzą, że jest pobity. Za czasów to było nagrywane, kiedy był pik popularności Mateusza Chmielarka, on też takie zabiegi stosował. TVN od YouTube'a, czy YouTube od TVN-u wtedy? Nie wiem, Mateusz Chmielarek to myślę, że jednak od Morgza. Nic. Jak to nic? Kto ci to zrobił? Mamo, nie rób afery, dostałem piłką na WF-ie. Musiała być mała piłka. Musiała być bardzo mała piłka i bardzo precyzyjnie trafiona. Grali w tenisa, odczep się. Jakiś starszy chłopak cię w szkole uderzył, tak? Nie, rówieśnik. No przecież nie powiem, że młodszy, bo będzie, że jestem prawda. Tak, dostałem w szkole. Ale przecież nie będę biegał do nauczycielki na skargę. Dopiero bym zrobił się pośmiewisko. Najbardziej mnie wkurza, że nie umiem się bić. To jest jego największy problem w tym to my, jak próbujemy grać w LoL'a. Największy mój problem w League of Legends jest taki, że nie umiem grać. Arek udaje, że nic się nie stało, ale ja wiem swoje. On całymi dniami siedzi w swoim pokoju, nie ma żadnych kolegów, jest bardzo cichy. Już na pewno nie sprowokował bójki. No i co? Wyrośnie z niego piękny, zdrowy, obfity youtuber. Jaki problem? Wiedziałem, że zrobisz ten żart. Ja myślałem, że jest trochę zbyt obvious. Ja bardziej myślę o tym, że w momencie, kiedy wiesz, on siedzi cały dzień w pokoju, no to oczywiście, że nie będzie się umiał pić. To jest w tym momencie w jej rękach to, żeby codziennie robić z nim spalingi. Ona powinna wchodzić do jego pokoju i na dzień dobry dawać mu plaskacza w twarz. No ale co? Poczekaj. Jeżeli zrobiłby z siebie youtubera, no to prędzej czy później i tak się nauczy tłuc, no bo przecież trzeba iść na jakiś Fame MMA czy gówno MMA, którego już nikt nie jest w stanie oglądać, ale jednak ktoś ogląda. Prędzej czy później musiałby, powiadasz. Tak, każdy youtuber, żeby zostać, jakby dostać medal youtubera, musi kiedyś dostać w mordę na Fame MMA. Już ile ci jeszcze zostało? Do ściany? Do 30. Wtedy pójdziesz na Fame MMA. Obawiam się, że jakieś łapki w szkole go gnębią. Mariola o swoich podejrzeniach. Teraz skipnij spoilery. Ale tu nie ma spoilerów. Są spoilery. Nie działa to tak w ukrytej prawdzie, misiu. On powinien mieć już jaja, walczyć o swoje. A on co, nie potrafi się postawić, tylko daje się lać? To są spoilery, no i co mi będzie wciskał? Racji, przepraszam. Naprawdę, myślę, że powinniśmy coś z tym zrobić. Pójdę do jego wychowawczyni. Myślałem, że ona to z lewu mówi. Po chińsku ten do nalewania wody, to się nazywa, że to jest wodny... Głowa wodnego smoka. No to potężny bitewnik smok. Potężny. Od razu zamyka się w swoim pokoju i wychodzi tylko, żeby coś zjeść. Mamy iść do szkoły i robić z siebie idiotów? Więc jego dziecko zostało pobite. I on jest like, nie pójdę do szkoły robić z siebie idioty. Bo mój syn to nie jest prawda! Bo nasz syn jest to fermą? Jak możesz tak mówić? Co z niego za facet? To nie jest facet, tylko 15-letni chłopak. W tym wieku to on powinien mieć już jaja, walczyć o swoje. A on co, nie potrafi się postawić, tylko daje się lać? Ja w jego wieku to już polowałem na dzika, ja w jego wieku no ludzi zabijałem, tak? Ja w jego wieku to już biłem takich jak on! Ja już w jego wieku to biłem w jego wieku! Jak ja byłam w jego wieku, to byłam starsza. Jestem majstrem w firmie instalacyjnej. Cały dzień siedzę w pracy. Siłą rzeczy wychowaniem naszego syna zajmowała się wyłącznie moja żona. No to jak kobieta wychowała, no to wiadomo, że się bije jak baba, tak? Jak baba. Hej. Hej. O! Wreszcie jest i ona. Jak widzisz, że mu się podobała. Ale jak widzisz, ona gra znowu uczennicę, znowu gra nastolatkę, znowu gra poniżej swojego wieku. Chociaż w sumie my chyba wtedy kalkulowaliśmy, że ona jak grała w tych Ukrytych Prawdach, to miała naście lat chyba jeszcze. Jak no, 19,5. Kto ci podbił limo? Nie, to piłką. Słuchaj, może uczcilibyśmy jakoś sukces, nie? Co? To on jest tym człowiekiem z starego filmu Gargamela, o Jezus Maria. Tak, on jest tym człowiekiem, który jest like, no, więc dostałaś piątkę w szkole? Dobrze. Balony. Nie chyba balony. Dostałaś piątkę w szkole? Dobrze, proszę, masz tu klucze do nowego mieszkania. Referat, najlepsza ocena w klasie. Ta, no, fajnie go napisałeś. Dzięki. Nie wiedziałem, że stawonogi odgrywają tak ważną rolę w ekosystemie. Ale to on chce ją poderwać, czy on chce, co on chce? Jakby on sugeruje, że ona jest stawonogiem i ona w jego ekosystemie gra ważną rolę? Ja powiem ci, że na pewno bym lepiej zareagowała też z drugiej strony na takie coś, niż jakby ktoś powiedział chcesz tutaj coś tam? No bo to jest przynajmniej jakieś kreatywne. No dobrze, ale jak widzisz, ona go odrzuca. Ona jest tą kobietą, o której mówił 7, ona chce być zdobyta, zdominowana. Ale też ona, wiesz, już wtedy w planach miała 70-tkę dzieci z Kamilem z Psycho Couple, więc... Tym bardziej. Jurny samiec, wiadomo. Więcej spłodzi. No. Angelika, może wyskoczylibyśmy do kina, co? Żartujesz? Nie, podobno grają coś fajnego. Weź daj spokój, bez jaj. Jak myślisz, że jestem coś dłużna, bo napisałeś ten referat, to się mylisz. To napisał jakby jej? Dla niej. Dla niej to napisał. Ale sucz. Mówię oczywiście o postaci. Jezu, i tak nie miałeś grupy. Słuchaj, Jarek, nigdy w życiu, okej? Wygląda, jakbyśmy do siebie pasowali. Weź się jakoś ogarnie, nie rób mi obciachu przy ludziach. Straszna sucz. Ale też ja muszę zwrócić uwagę na pewną rzecz. Spójrz na te szkoły, w których nagrywają. Jest bardzo kaprawa. Jest bardzo, dawno nie była remontowana. I zastanawiam się, że oni wtedy jeszcze nie mieli setu szkoły. Nie mieli. Myślę, że nie, bo to są jakieś stare odcinki. Ale też ja myślę, że gdyby ta szkoła była nagrywana w tym budynku, to by było fajniejsze, smaczku, tak. Co on sobie w ogóle myśli? Gdzie ja, a gdzie on? No sorry, mam trochę wyższe wymagania. Nie pójdę do kina z największym frajerem w klasie. Co za matą. Ale jednak na kupno takiego naszyjnika się zdecydowałaś, więc... Może dostała to od jakiegoś amanta. Może dostała to od tego 3. największego nieudacznika w klasie i to już spoko. Ważne, żeby nie był tym pierwszym nieudacznikiem. Ale się zbłaźniłem. Już dawno chciałem zagadać do Angeliki, tylko jakoś nie po okazji. Teraz w końcu się znalazła i taka wtopa. Nie wiem, na co liczyłem. Przecież wszyscy traktujemy to jak popychadło. Ale wiesz, dlaczego? Bo oni tutaj wyszli z założenia w Ukrytej Prawdzie, że jak ktoś jest po prostu cichy i lubi książki, to z automatu jest gnębiony. Bo tak to działa! To jest taki archetyp tak w amerykańskich filmach jest, to znaczy, że tak jest na świecie i koniec kropka. Tak Ukryta Prawda aspiruje do tego, ażeby być na poziomie światowym. No, kurwa! Hej, mamo, daj. No dzięki, synek. Głodny? Trochę. Obiad będzie za jakąś godzinę. Ale paskudnie wygląda. Boli ci jeszcze? Aha, ona mówiła o tej ranie. Myślałam, że o jego twarzy. Chciałbyś trenować boks? Może. Arek, powiedz mi, proszę cię. Masz jakiś problem w szkole? Nie, po prostu chciałem się trochę poruszać, coś porobić. Nie mogę tak ciągle siedzieć w domu. To chyba nic złego. Nie, skąd? Po prostu nie wiem, czy się do tego nadajesz. No tak. Dobra, mamo, ja jeszcze chcę kupić kwartalnik informatyczny. Daj tą torbę. Jeszcze pójdę kupić kwartalnik informatyczny. Powiedział nikt, nigdy! Ja też interesowałem się, wiesz, komputerami, takimi gadżetami i tak dalej, ale nigdy bym nie pomyślał o tym, żeby powiedzieć, idę do kiosku po kwartalnik informatyczny. No nie wiem, idę do kiosku po nazwa gazety albo co. Wiesz, co chodzi, że to ma podkreślić to, że on jest takim nerdem. Jajogłowym, tak, nerdem. Oczywiście, że nie nadaje się do boksu. To niczego się nie nadaje. Chciałem trochę przypakować, żeby nie wyglądać jak ostatni lamus. Może wtedy czułbym się lepiej. Nawet moja mama uważa mnie za frejera. Oj, cieszę się, że z ojcem nie porozmawiałeś, Jezus Maria. 37-latka ma mieszane uczucia. Ciężko jej wyobrazić sobie syna trenującego sporty walki. Zdecydowała się jednak porozmawiać na ten temat z mężem. To jego brat jest trenerem w klubie boksu amatorskiego. Oj, jaki przypadek, że akurat brat tego ojca, który gardzi swoim synem, jest szefem tego klubu i nie ma innego klubu i to jest jedyny klub, do którego on musi iść. Ja mam taką myśl i wiem, że każdy to już powiedział i w ogóle, ale tak słucham tego, co mówi ta narratorka i tak sobie myślę, że od początku dziejów paradokumentów ktoś jakby zdecydował się na to, żeby dawać tego lektora, dlatego, że wiedział, że ludzie, których zatrudniają do ról, są tak beznadziejni, że nie jest w stanie ten człowiek pokazać, że ma na przykład, nie wiem, jest smutny, albo wesoły, albo że jest skonfliktowany ze sobą, albo coś. Jak to nie? Wystarczy Szkoła Filipa Zabielskiego. Ile razy oni tego robią? Jest ta setka i jest kobieta, która ma absolutnie neutralny wyraz twarzy i mówi: jestem wściekła! Jestem wściekły! Mariola, błagam, nie rozmawiajmy o tym, szkoda naszego czasu. Ty też kiedyś trenowałeś. Litości, co za porównanie? Porównujesz mnie do mojego syna? Tfu! Do tego śmiecia! Ta fajtłapa nie założy nawet sama rękawic. Jeśli jakimś cudem mu się to uda, to połamie sobie ręce. No po co nam to? A to nie po to są te rękawice, żeby właśnie nie połamać sobie rąk? Myślę o tym, że oni, wiesz, bardzo mocno idą w archetypy postaci. I tu jest archetyp ojciec, syn, taki gnój najgorszy. He's trying so hard, żeby zrobić to takie, że jest antagonistą w tym. Chcesz myśleć tylko o sobie? O, ależ bardzo przepraszam, no przecież cały czas myślę o zdrowiu naszego syna, no nie mogę go narazić na niebezpieczeństwo. Ten ojciec ma jakieś drugie dno. Myślisz? A na czym może polegać jego drugie dno? Nie wiem. On opłaca tych ludzi w szkole, żeby bili jego syna? Wiesz co, kup mu kredki, farbki. I może ten ojciec po prostu zapomniał, że ten syn ma 15 lat, a nie 5. Może on cały czas się tam w przedszkolu się tłukł. A może on powiedział: kup mu kredki, farbki, blok. Może nie chodziło o rysunkowy, tylko blok, żeby wynajmował mieszkania. I wtedy jak będzie landlordem, to będzie takim idealnym synem i wtedy urośnie mu ta, wiesz, gruba skóra, będzie mógł się bić. Twoja nitka myślowa zaszła bardzo daleko teraz. Mój brat to ma 2 fajnych, wysportowanych synów. Arek przy nich wygląda jak kompletna niedojda. Nie chcę, żeby mi narobił wstydu. On się do boksu nie nadaje. Ucieknie z sali treningowej po 15 minutach. Chciałbym, wiesz, że ten brat ma 2 fajnych synów. To oni się tak spotykają i oni wywołują tych synów i są tak: patrz, widzisz co tutaj? Słysznęło jego. Tutaj pokażę ci pełne uzębienie. Nie sądziłam, że mój mąż podejdzie do tego pomysłu z entuzjazmem. No ale jednak myślałam, że może pójdzie do brata i pogada o tym, jak wyglądają treningi, czy nie są groźne dla zdrowia. Chyba będę musiała o tym poczytać. W kwartalniku bokserskim. Po zastanowieniu się i wbrew mężowi kobieta zaprowadziła syna do swojego szwagra. Ale dlaczego? Co to jest jeden klub w Warszawie? Praga Północ, całkiem spora dzielnica. Jeden klub bokserski, nie ma innego. Nawet już poza tą Pragą, co on nie może metrem pojechać? Nie wiem, może ona tak bierze go nad Wisłę i pokazuje, wiesz, na drugą stronę Wisły i mówi: tam słońce już nie sięga, tam nie możesz wejść. Marek chciałby ciebie poćwiczyć. Serio? Nie wiemy, co z tego wyjdzie, bo niekoniecznie mi się spodoba, no ale chciałby spróbować. W ogóle tak abstrahując od wszystkiego, ten gość ma chyba na drugą stronę koszulkę założoną. Chcę się nauczyć bić. Młody, ja to myślałem, że ty jesteś typ takiego informatyka, wiesz. No ma na drugą stronę koszulkę założoną, what the fuck? A może to jest? A może po prostu na jeden dzień na trening zakłada w jedną stronę, na drugi dzień po prostu wywraca to? Wiesz co mi się wydaje? Że to po prostu było okryte jakimiś logami i ten Wałęs powiedział: nie chcę nam się tego cenzurować, weź po prostu załóż na drugą stronę, nie mamy innej koszulki. Zdaj sobie sprawę, że będzie ciężko. A to motywacja. To idziemy na salę. Teraz? No, a kiedy? Chciałeś ćwiczyć, to ćwiczymy bez żadnych wymówek. No, pokaż, co potrafisz. No, gówno akurat, ale po to przyszedł, żeby się nauczyć. No. Może ci skoczy po jakiś dresik? No, Mariola, daj spokój, nic się nie stanie, jak sobie raz przepoci koszulę. Nic mu się nie stanie. Ale w dżinsach to trochę niewygodnie, typiarzu. Ale to jest boks, oni nam tylko biją rękami, nie rozumiesz? Aha, to nogami to siedzą tam na krzesłach owocowych. On tam może w glanach być, nie ma problemu. Nie bój się. Ja jeszcze do toalety. Tam masz toaletę. Zesrać się z nerwów poszedł. Początki naprawdę są ciężkie. U mnie po pierwszych treningach gdzieś połowa chłopaków daje sobie spokój. Może to w tobie jest problem. Ale nie, bo to jest ten stereotyp też z amerykańskich filmów, że wiesz, on jest taki surowy, ale przez taki najlepszy, że ci co zostaną, to jest ta śmietanka, elita, wiesz. Na pewno u niego jakiś tam Andrzej Gołota trenował, 100%. W klubie bokserskim Arek poczuł się nieswojo. Postanowił jednak wziąć się w garść i przynajmniej spróbować treningu. A ten to co, Darolew? O morda. Nie przejmuj się, dajesz. Nie no, gdzie trener takiego kazaka wyłowił? Mam ci przypomnieć, jak ty zaczynałeś? No i co, i ten brat to taki supportive całkiem. No w sumie. No. Może wyjdzie, że to, nie wiem, on był na przykład... Jego ojcem. Nie, ale oni robią takie rzeczy. Mi się wydaje bardziej, że wyjdzie, że ten brat w dzieciństwie, że ten... Był takim też, jaką popychadłem takim. Tak, i że znęcał się nad nim na przykład ten ojciec tego Arka, rozumiesz? I że to go zmotywowało, żeby zacząć ćwiczyć. No dobra. Podoba ci się? Chyba tak. On jeszcze... Napierdał sobie w worek, no. Podoba ci się, dobre, co? No tak. Możesz bić. Zajebiste, no nie? W mordę. Wszystko mnie boli. Jutro chyba nie wstanę do szkoły. Nic nie zrobiłeś. Pobił ten worek, gdzieś tam na backstage'u ponoć poskakał na skakance, więc wiesz. A pamiętasz, jak pierwszy raz ty zrobiłaś jakiekolwiek ćwiczenia fizyczne po przerwie chyba kilkuletniej? Też nie było dobrze. Nie było takiej sytuacji, bo ja nigdy nie zrobiłabym ćwiczenia fizycznego. W ciągu kolejnych kilkunastu miesięcy w życiu Marioli wiele się zmieniło. Rok później! I teraz on będzie ale co to za timeskip? Nie spodziewałem się. Ja też nie. Rok! Kobieta urodziła dziecko i obserwowała, jak boks stał się pasją jej starszego syna Arka. Ty, no w ogóle, bo przecież ona jest w ciąży z jakiegoś powodu, więc to będzie miało jakieś znaczenie dla fabuły. Chłopak na treningi poświęca teraz większość wolnego czasu. Dzień dobry. Może dzisiaj pani nam dopracuje? No, co? I on ją broni. Nie! Wy jak też? Było! To znaczy, do bazy. I co się stało? W porządku? Może bałam się, że coś ci zrobię. Daj spokój. Chwilę jeszcze. Ale zmiana! Tutaj w okolicy jest pełno takich łajs. Biorą się za kobiety i dzieci, bo z nikim innym nie mają szans. Wystarczy jeden strzał, żeby ich położyć. Żenada. Ale teraz jest wyekspiony. No on teraz, on grindował przez rok. On w tym momencie jest, wiesz, headhuncho nawet tej dzielni. On się bardzo zmienił przez ten ostatni rok. To już zupełnie inny chłopak. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. W sumie jestem z niego dumna. Uratował mnie. A co na to ten ojciec? Skoro przecież ten ojciec tak gardził nim, to na przestrzeni roku powinien zauważyć, że mój syn jakoś tak teraz... Zmężniał. Zmężniał. Już nie jest takim powychladłym. Ma też jednak powody do niepokoju. Arek wyraźnie opuścił się w nauce i coraz częściej kłóci się z ojcem. Nie możesz levelować też wszystkich statów. Albo dajesz w inta, albo dajesz w siłę. No. Nie możesz dawać... nie rozmnożysz tych punktów. On chciał być magiem, ty zaczęłaś go ekspić w sile, no więc teraz no nie dziw się, tak? Ja ci dwa razy powtarzał, nie będę. Walcie nam musisz. Ty powiedział Szczylu? Pierwszy ty powiedział? Nie no, ale ten ojciec zasługuje na to, żeby dostać jakieś manto, wiesz? Manto dostać. Zasługuje nam manto. Wiesz, o co mu chodzi? Ma wielki problem, bo zostawiłem plecak w przedpokoju. Powiedziałem mu, że zaraz sprzątnę, a ten drzemordę, że go nie słucha. Drzemordę, jak cię zroztrzasnę! Przestań! Obaj przestańcie! Chcecie się tu pobić? Niech spróbuję. Taki jesteś mądry, rok trenujesz. Taki jesteś cwaniak? No. Podoba mi się też bardzo dobór obrazów. Tak, Faraon patrzy. Tak, po drugiej stronie tam były jakieś... Jezusek patrzy. Tak, jeszcze gdzieś powinien Zeus wisieć. Tak. To mnie zaczynało Arka niepokoić. Robi się coraz bardziej agresywny. No jak ma takiego ojca, to ja się nie dziwię, no. Jak ten ojciec jest agresywny. Przez 15 lat ten ojciec gardził nim. Wcześniej był grzeczny, ugodowy, a teraz strasznie szybko się denerwuje. Coraz częściej kłócą się z Danielem. Bo on też jest wybuchowy. Ale czy ty mnie tutaj zbejtowałeś w ogóle na Ole Psycho Couple? I jakby sytuacja wygląda tak, że ona tu była przez 10 sekund. Cii, będzie na miniaturkę. No, młody, trochę się poprawiłeś. Już dawno jest lepszy od ciebie. Chciałbyś. To co? Mamy sparing? Wiesz co, chyba nie teraz, bo twoja laska przyszła. Cześć. O, hej. To co, zbieraj się. To ma dziewczynę teraz? Nic mi o tym nie wiadomo. Nic nam nie powiedziałem. Czemu nie jest to Ola Psycho Couple? A dlaczego nie zostać im poinformowani o tym, że nabył dziewczynę jakoś po drodze? Powinna ta pani lektorka powiedzieć, no po roku to Arek też ma dziewczynę jak coś. 14 z kolei, w tym miesiącu. Spotykam się z Martyną jakieś 4 miesiące. Mieszka niedaleko klubu. No, to jest tak, no, mieszkanie do klubu, jak mieszkała gdzie indziej, to nie... To mi się nie chciało! Ale jak jest po drodze, no to już zahaczy, no. Od początku trochę przeszkadzał mi u Arka, że jest taki arogancki i bywa agresywny. Ale ostatnio już przegina. Chyba chce zaimponować kumplom, bo źle mnie przy nich traktuje. Jak jakąś pustą blondynkę. Pusta blondynka czeka. Ola Psycho Couple wciąż jest na planie. Mariola zaczyna mieć wrażenie, że coraz trudniej jej porozumieć się z synem. Dziś została wezwana do szkoły Arka przez jego wychowawczynię. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję, że pani przyszła. Oczywiście. Co się stało? Chodzi o pani syna. Nie wiem, co się z nim dzieje. Czemu w ogóle jest ciągle w tej samej szkole? No bo to jest jakiś... nie wiem co. No ma 15 lat, więc w tamtych czasach było gimnazjum jeszcze. A 16 to już liceum? No. Może powtarza klasę przez to, że poszedł już się poruszać, bo to wtedy tak działa, że jak ktoś jest bardziej sportowy, to jest głupi wtedy. Ale też jakby zastanawia mnie to, że oni tak hajpowali, że on taki wybitny, czwórki, piątki. No to no jakby spoko, fajnie, ale to jest wybitność? Tak. To jest wybitność. Tak, on mieszka na Pradze Północ. Moi widzowie i twoi też jacyś mieszkają na Pradze Północ i jestem na pewno pewna, że się ładnie uczą i dobrze. Ja myślę, że nie mają czasu, jak tam polują na żywność. Się biją! Polują na żywność, wiesz. Wyszedł serial The Last of Us i wiesz, gra jest The Last of Us, to tak mniej więcej wygląda Praga Północ. Nie no, full disclosure, mieszkaliśmy na Pradze Północ, nie było aż tak źle. Nie jest to najpiękniejsze miejsce na świecie, ale da się żyć. Nie jest tam tak, jak pokazują tutaj, o. I w tej Lidla postawili nam pod blokiem, to już w ogóle było. A teraz już zdoksowałaś mieszkanie, w którym nie mieszkam od kilku lat. O Jezu, i co teraz? Wezwałam panią, bo szarpał się dzisiaj z najdrobniejszym chłopcem w klasie. Na moich oczach rzucił mnie workiem ziemniaków. Ale no to dobrze, no zaczyna od tego najsłabszego, tak? Potem będzie do góry przechodził. Szczerze mówiąc, pierwszy raz widziałam taką przemianę. Nie pamiętam, żeby cichy uczeń w ciągu zaledwie kilku miesięcy stał się tak napastliwy. Ten odcinek ma pewien problem. Problem jest taki, że nic się tutaj nie dzieje za bardzo. W sensie nie ma żadnej tajemnicy, nie ma nic, co by mnie tak chwyciło. Jest charakter development, jest transformacja tego arka, no. To jest prawdziwy film. Ale to jest odcinek, nie wiem, kucyków pony? Czy to jest dla dorosłych ludzi? Coś pomiędzy. Próbowałam rozmawiać z Arkiem na ten temat. Pytałam, dlaczego tak się zachowuje. On w ogóle nie chce mnie słuchać. Ja mam inny problem z tym odcinkiem, mianowicie tutaj tak naprawdę nie ma jakiegoś problemu wielkiego, w sensie... No to o tym mówię! Ale słuchaj, chodzi mi o to, że w tym momencie głównym problemem jest to, że Arek gorzej się uczy, od kiedy zaczął trenować ten boks. Ale nie wiem, dokąd to zmierza. Oni trzymają mnie w napięciu, bo ja zastanawiam się... A mnie właśnie nie, bo napięcie nie jest zbudowane w żaden sposób. No ty musisz być w napięciu, oczekując na to napięcie. To jest sztuka oglądania filmów. Skończyłem filmoznawstwo już serię, wiem... Możesz się wypowiadać o tym i o tym! Ale dodatkowo ja skończyłam reżyserię, więc mogę się wypowiadać i na ten temat. Pani Nutkowska, prawda? Tak, dzień dobry. Pani syn pobił mojego Jurka. Ja usłyszałam, pani syn pobił mojego Jurka! No. Naprawdę od najsłabszych zaczyna. Nie pozwolę, żeby jakiś prymityw bił mojego syna. Mój syn nie jest prymitywem. Wcale. To normalne? Żeby bez powodu bić mniejszych od siebie? Jeśli uważa pan, że ten syn jest prymitywem, to niech pan ojca spotka jeszcze. On tego żałuje. Naprawdę. Kłamie pani. Dobrze wiem, że ten gnojek zrobił już to wcześniej. Syn mi się przyznał. Dobra, wiem, o co tu chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać ci, że wiesz, on był tym gnębionym, a teraz on jest silniejszy, więc on gnębi. I to jest takie... I to naprawdę zajęło ci 20 minut 57 sekund. Tak. Kocham cię bardzo, misiu. Całe szczęście, że udało mi się go przekonać. Musiałam skłamać. Ale co teraz? Arek chyba poczuł się silny po tym roku treningów. Kiedyś jego gnębili, teraz on to robi, jakby... odreagowywał. Okej, jeszcze na wypadek, gdyby ktoś nie zorientował się, tak jak ja, to mówią ci to jeszcze. Nie wiem, jak do niego dotrzeć. 38. Oni tak ciągle robią 5 minut później, minutę później. Mogli po prostu pokazać następną scenę, nie muszą robić, nie muszą nam mówić, że to się dzieje minutę później, no k***wa. Co się gapi tam się? No weź. Co weź? Zostań parę strzałów w banek, się skończy. Zostawcie go w spokoju. Luz, my się tylko wygłupiamy. Co powiedział? LOL? Skąd w tej młodzieży tyle chamstwa i agresji? To od tych gier komputerowych, oczywiście. To od tych gier. To ja może po prostu tak działa, że ten balans na duży zawsze musi być zachowany i wiesz, zawsze musi ktoś bity i ktoś, kto bije, tak? Jeśli ten bity staje się bijącym, to musi automatycznie zespawnować się nowa osoba. I tak w kółko i to jest... Circle of Life. Mariola wróciła do domu. Nie zastała Arka. Kiedy do niego zadzwoniła, dowiedziała się, że jest w drodze na trening. O wszystkim, co usłyszała w szkole, opowiedziała mężowi. Jeśli on teoretycznie pobił Jorka, tak? To następnym jego oponentem, następnym jego minionem będzie ten brat. Jeszcze ma jakieś 20 raz psów przed sobą. Najpierw jakaś dupa wołała, teraz patologia, a się synuś trafił. Nie ma w tym absolutnie twojej winy, ojcze. Mógłbyś przestać jak na wszystko narzekać? Powiedziałeś o nim kiedyś choć jedno dobre słowo? Mówię jak jest. Może to przez ciebie tak się zachowuje. Wiecznie go krytykujesz, strofujesz. Pamiętasz nim, jakby był twoim pracownikiem. I jak ona to... Kurczę, wpadła. 16 lat o tym myślała. To gorzej niż jednak twoje 20 minut. Odczep się od moich pracowników. Oni przynajmniej się starają, chociaż są mało inteligentni. Jak ja wybieram sobie pracowników, to specjalnie takich, którzy ledwo łączą literki. Bo wtedy mogę im zapłacić mniej, bo... Słuchaj, posłuchaj, słuchaj. Ty masz 5 zł, tak? Ja mam 50 groszy. 50 to jest więcej niż 5. Jesteś dla niego zbyt ostry. Mój ojciec też był dla mnie ostry i jakoś wyszedłem na ludzi. No tak średnio, ty piarzu, no tak średnio. Jesteś nadopiekuńcza, ciągle go bronisz. Latasz za nim jakby miał 5 lat. To przez ciebie myślę, że jest bezkarny. Co za bzdurę. Myśli, że może każdego lać i nic mu za to nie grozi, bo mamusia poleci do szkoły. Gdyby ten ojciec był od tego, żeby wychodzić dziecko sam, gdyby tej matki nie było, to spodziewam się, że z tym niemowlakiem by było tak, że on by, wiesz, położył mu tam to jedzenie gdzieś na dywanie przed łóżkiem i powiedział: no, teraz to zdobądź. I wyszedł. W takich przypadkach powinno być zero tolerancji, inaczej gówniarz niczego się nie nauczy. Zrobił bajzel? Powinien za to cierpieć. Powinni go w dyby zakuć, żeby cierpiał. Ja się dziwię, że ojciec nie ma takich elementów, co jak, wiesz, jakieś żelazna dziewica, dyby. Jeśli na niego naskoczymy, to tym bardziej nie będzie nas słuchał. To mądry chłopak. Ona cały czas utrzymuje, że to jest mądry chłopak. No at this point jest ciągle z nim jakiś coś jest k***a nie tak. No ja bym się jednak zastanowiła. A to też oni chcą pokazać w tym serialu, że co, że jak ktoś zacznie trenować boks, to automatycznie staje się głupi? Tak! Kobieta odbyła z synem długą rozmowę. Próbowała go przekonać, że musi się uspokoić. Chłopak bronił się, szukał wymówek, ale w końcu zgodził się ze zdaniem matki. Obiecał, że postara się trzymać nerwy na wodzy. Zrobię pyszną kolację. Tylko samo, jeszcze mam dzisiaj trening wieczorem. To nie zjesz z nami? Ej, koleś! Co jest? Co z przepraszam? Zobacz, co narobiłeś w palancie. Tak to działa. Idziesz na kurs boksu i stajesz się patusem. What the hell? Czemu jakby... Ponieważ boks to jest bicie ludzi i jeżeli któryś z naszych widzów umie boks, to na pewno jest patusem. Powiedz, napisz w komentarzu. Jestem patusem, trenuję boks. Tak żebyśmy mieli jasność też, kto jest patusem wśród nas, tak? Facet ma szczęście, że mama mnie powstrzymywała. Jeszcze chwilę bym mu lutnął. Zamyślony kretyn. Zamyślony kretyn, jak śmiem myśleć? Ja już zapomniałem, jak to jest. Marek mnie przeraził swoim zachowaniem. Przemoc to nie jest rozwiązanie. Ktoś na nią trąbnął. Co ty b******? Mariola czuje się bezradna. Denerwuje się, że syn jej nie posłuchał i nadal zachowuje się agresywnie. Zdecydowała się na temat Arka porozmawiać ze swoim szwagrem. Dobra, panowie. Cześć, dziękuję Mariusz. Bardzo dobry trening. Jeśli tu są ci jego koledzy z treningu, dlaczego jego tutaj nie ma? Jaki to jest ciąg przydatny? Może teraz akurat nie poszedł na bitkę. Dlaczego na każdy trening chodzi? Może teraz bije ludzi na ulicy, nie wiem. Okej, masz rację. Niezłe zrobił postępy. Całkiem dobrze wygląda jak na rok treningów. Tak, jest tu tylko jeden problem. Zrobił się strasznie agresywny. No co ty? Ale tutaj jest jakiś błąd logiczny pewien. Błąd logiczny polega na tym, że zazwyczaj, jeżeli właśnie ktoś ma problemy z agresją, to poza tym, że w jakiś sposób idzie na terapię czy coś, to właśnie często idzie na jakieś takie sporty walki, żeby właśnie tą agresję wyładować w bezpieczny sposób, w kontrolowanych warunkach. Natomiast tutaj oni pokazują nam, że to właśnie to, że idziesz to wyładować, daje mu więcej agresji. No bo oni bardzo chcieli zrobić ten ark z tym, że on był gnębiony, a teraz on gnębi, ale nie wiedzieli, jak do tego podejść, więc wzięli po prostu, wiesz, pierwsze lepsze boks. Cokolwiek by to mogło być. MMA, taekwondo, judo. Skończyłoby się tak, że wiesz, gdyby poszedł na sumo, to na przykład walczyłby też do drzwi na ulicy. To taki wiek. Prawie wszyscy chłopcy kozaczą, a jak poczują, że mają trochę pary w rękach, to już w ogóle. Nie podoba mi się to. Słuchaj, przejdzie mu. Minie trochę czasu, pojawi się olej w głowie i złagodnieje. Minie trochę czasu, zabije 8 osób. Tak, przesiedzi 10 lat w więzieniu i wtedy tak. Ciesz się, że tu trenuje. Ma się gdzie wyładować. A to, że czasem przycwaniaczy, bez tego nie będzie miał szacunku u kumpli. No musi pokazać, że ma jaja. Pogadam z nim, okej? Okay? Musi pokazać, że ma jaja i powinien pójść do szkoły, wyjąć z plecaka tą całą wytłoczkę z jajkami i powiedzieć: zobaczcie, mam. No to mówisz, że kiedy chcesz być znowu na tym kanale? Mariola jak to kobieta, no, jest trochę nadopiekuńcza. Jak Arek nagle zaczął się zachowywać jak facet, to jest przerażona. Ty jesteś facetem tutaj, tak? No. No, 7 ma pewne wątpliwości, Marcin Mazur również. Natomiast no, ustalmy tutaj roboczo, że jesteś. To dlaczego nie bijesz ludzi? To jesteś fałszywym facetem, nieprawdziwym, masz tu włosy pianki. Jestem jednak tym samcem Zeta, czy który tam... Nie jesteś prawdziwym facetem, jesteś, nie wiem, to najwyżej jakimś czekoladowym. No nie wiem, nieprawdziwym. Mariusz pewnie ma rację. Arek ma w końcu 16 lat. A może on zachowuje się tak, bo urodził się Wojtuś? Ty się ciesz, że on nie bije Wojtusia? Arka irytuje fakt, że matka ma do niego pretensje o agresywne zachowanie. Jego zdaniem to po prostu pewność siebie. On już nawet idzie agresywnie. Tak, i zawsze w kapturze zauważ. To co, jedziemy gdzieś do centrum handlowego? Nie. To co chcesz robić? Chyba musimy pogadać. O czym? Nie podoba mi się, jak mnie traktujesz. Jezus. Znowu się obraziłaś. Weź, daruj sobie takie przyrodzanie. Myślę, że najlepiej będzie się, jeśli się rozstaniemy. Co? Poznałaś kogoś? Nie, mam cię dość. Jesteś nie do wytrzymania. Zabiję gnoja. Samego siebie, tak? Nie, nie, wiecie, ze swoim cieniem się napieprzał. On jest, wiecie, tym człowiekiem z tego mema, co patrzy w lustro i jest like, znalazłem osobę, która jest odpowiedzialna za wszystkie moje problemy. Arek oczywiście nie przyzna, że to z nim jest jakiś problem. Musisz szukać winy gdzieś indziej. Nie chcę już z nim być. Koniec tego. Mam dość tych ciągłych pretensji traktowania mnie jak idiotki. No i teraz cała na biało powinna Ola z tego kablu wrócić. Mariola jest przerażona. Nie potrafi zrozumieć, co dzieje się z jej synem. Dlaczego jest tak agresywny w stosunku do niej i męża? Kobieta zastanawia się, gdzie popełniła błąd. Wychodząc za mąż. Tak, wybierając męża. Martwi się o Arka. Gówniarz myśli, że mu wszystko wolno. Pięknie go rozpuściłaś. Ja to bym mu wlał. Taki masz pomysł? Zamierzasz go bić? A co, twoje gadanie lepiej działa? Oni mają wszyscy zawsze ten sam dzwonek w ukrytej prawdzie. Nie, może to jest jedyny, który jest absolutnie bez żadnych praw autorskich i mogę go użyć do woli. Kto to? Arek. Arek? No siema, mamo, jestem w więzieniu, płacisz kaucję. Martyna, dziewczyna Arka. Dziewczyna Arka? O co chodzi? Arka przed chwilą zatrzymała policja. Dosłownie! Co teraz? Arek jest nieletni. Chyba nie mogą zamknąć go w celi. Pewnie trafi do izby dziecka czy czegoś takiego. Posiedziałby trochę w więzieniu, to by się uspokoił. Każdemu czasem dobrze zrobi posiedzieć w więzieniu. No wydaje mi się, że gdyby posiedział w więzieniu, to by się napierdalał z współwięźniami cały czas i to mogłoby wcale mu na dobre nie wyjść. No to by został w więzieniu na zawsze, w jakiejś izolatce jak ten Hannibal Lecter i byłby spokój, tak? Chuligan. Dobrze mu tak. Niech mu policjanci natłuką. Co ojciec? Pałami niech go! Niech mu pokażą, że wcale nie jest takim twardzielem, za jakiego się uważa. Ja nigdy nie byłem w stanie go wychować, więc teraz niech on będzie problemem dla innych. Arek, czy ty się kontrolujesz? Nie możesz rzucać się na każdego, kto ci się nie spodoba. Myślałem, że wyrwał mi dziewczynę. Boże, co to ma do rzeczy? Tak się nie załatwia spraw w życiu. A jakby na przykład pójść do urzędu i byłaby kolejka i byś nie chciał stać w tej kolejce i zacząłby bić ludzi, to by mu ustąpili miejsca. To może tak się załatwia właśnie rzeczy w życiu. A na przykład pójdziesz do tego okienka i pani ci mówi, no to teraz potem musisz do okienka 7, a potem do 8, a potem jeszcze na piętro i z powrotem. A myślisz, że ty zagrażasz jej, a ona ci mówi, nie no jednak to mam wszystko tutaj. Czyli rozumiem, że chcesz wkroczyć na ścieżkę agresji. Ja muszę na ścieżkę przestępczą. Pewnie, niech cię zamknęła trochę dłużej. Trudno. Nie wiem, jesteś z tego dumny? Jestem. Wszystkiemu jest winna Ola z Psycho Couple, bo ona go odrzuciła. Gdyby ona go nie odrzuciła, to by nie postawiła tego pierwszego kamyczka. I ty próbujesz w tym momencie mówić mi, widzom i sobie, że to, że dałeś ją na miniaturkę, było jak najbardziej zasadne. Oczywiście, że było zasadne, bo to ona pchnęła pierwszy kamień. Ona jest temu wszystkiemu winna. Boże, skończ biadolić. Nie mów do mnie w ten sposób. To nie gadaj pierdół. Żegnaj, adios. No i gdzie on poleciał? Boże, co się z nim dzieje? Rok temu złoty chłopak, żadnych problemów, a zaraz mi go zamkną do więzienia. A wszystkiemu winno Ola z Psycho Couple i boks. A może on zostanie najemnikiem na przykład? Ja myślę, że ścieżki o kariery nie są zbyt szerokie w tym momencie. Może być bokserem. Może być najemnikiem. Może być rzezimieszkiem. Rzezimieszkiem! 38-latka jest załamana. Jej syn, którego odebrała z komisariatu, wrócił dopiero przed północą i nie chciał z nią rozmawiać. Z samego rana zadzwonił do niej szwagier i poprosił o spotkanie. No, przyszedł, no ale nie chciał trenować. Jak to po co przyszedł? Był podpity, no, chciał pożyczyć jakieś pieniądze. Chryste Panie. Co się z nim dzieje? Chciałabym to wiedzieć. Nikogo nie słucha, robi co chce. Wczoraj pobił kogoś, zatrzymała go policja. Będzie sprawa w sądzie. Nawet go to nie ruszyło. Bardzo mu pomogły te treningi, ciebie cholera jasna. Ale dlaczego ona blejmuje tego szwagra? Ale może ona, wiesz, podglądała ich przez okno, a tam ten szwagier uczył, no słuchaj. Tak bierzesz i bijesz człowieka na ulicy. Słuchaj, tutaj człowiek ma śledziony. Tu masz taki nóż, to na wszelki wypadek, trzymaj. Nie wiem, jak to zrobisz, ale możesz nawet wziąć go na ring i mu natłuc. Tylko proszę cię. Postaram się. Dzięki. Postaram się mu natłuc. Akurat w tym jestem dobry. Tak. Dawaj, dawaj, wracaj tam. Trochę czuję się winny. Mariusz, spokojnie, to nie jest twoja wina. Ty tylko ładnie nauczyłeś go bić ludzi, ale to miał bić ludzi na ringu, a nie po prostu. Ale po prostu ja rozumiem też, te nastolatki dzisiaj mają problem trochę z tym, żeby zrozumieć, kiedy jest fikcja, kiedy jest rzeczywistość. Słuchaj, ja oglądałem taki serial Nastolatki Generacja Jutra. I tam są, no, nastolatki właśnie. Oni są straszni, wiesz, oni wszystkich by bili tam. Wiesz co, teraz ta młodzież to jest naprawdę problematyczna. Kiedyś, jak ja byłam młoda, to nie było młodzieży i nie było takiego problemu. Mariusz to twardy facet, ma posłuch. Liczę, że jednak przemówi do Arka w żołnierskich słowach, żeby się ogarnął. O! Do wojska go tam utemperują w... Oj tak, to jest dobra ścieżka dla niego w tym momencie. Napiłeś się i myślisz, że ci wszystko wolno? Zamknij japy. Odsuń się od Wojtusia, nie zostawię cię z nim samego. Bo co? Bo co? Zrobisz mu to samo, co mnie, złoczeńcu. Ukryta prawda. Mówiłam ci, że ten ojciec ma coś? Wiesz, nie wierzyłeś mi. Jak to k***a nie wierzyłem ci? Od początku mówiłem, że jest antagonistą. Ale nie mówiłeś, że jakby ja powiedziałam, że on coś ma, jakiś, wiesz, ukrytą prawdę w sobie, a ty powiedziałeś, że nie. Nie było tak. Tutaj trigger warning, przemoc seksualna. Ogólnie okazało się, że ojciec krzywdził Arka, kiedy Arek był mały i teraz Arek, jako że jest już pewny siebie, chce uchronić swojego brata przed podobnym losem. No i matka podsłuchała całej tej konfrontacji. Wyszło, że ojciec jest synem, tak jak w sobie spodziewali się wszyscy. Nie chcę go tu więcej widzieć. Nie wiem, co się z nim stanie, nie obchodzi mnie to, ale tutaj nie będzie mieszkał. Nie chcę, żeby jakiś gówniarz mnie szarpał. A ty ale... jesteś śmieciem. Czyli jakby on jest like, nie chcę, żeby jakiś gówniarz mnie szarpał, ale nie mam problemu z... Wow, mam nadzieję, że los się tak odwrócił, że to jego wypieszą z tego domu. Do więzienia. Że on zostanie sławnym bokserem, będzie miał tyle hajsu i postawi im zajebisty chałupę dla tej matki i dla tego brata. No, a on niech gnije w tym mieszkaniu na Pradze. Ale aż tak głęboko w przyszłość nie mogą. Ale zrobili timeskim prog, mogą zrobić 20. W roli Arka właśnie wziąć jakiegoś Andrzeja Gołotę. Dlaczego nic mi nie powiedziałeś? Co miałem ci mówić? Nie rozumiałem tego. A później... A później mi groził. Jezu, Arek, to są bardzo poważne sprawy. Widzisz? Nie mówisz tego, żeby dopiec ojcu? To jest pytanie bardzo na miejscu. Chłop tu przed tobą duszę otwiera, wyciąga najgorsze demony z szafy, jakie ma. A nie jesteś już złośliwy? W sumie ojca nie. Starałem się to jakoś znosić. Jakoś to ignorować, ale... Wtedy, kiedy zaszłaś w ciążę, coś we mnie pękło. Szlak mnie trafia, jak pomyślę, że mógłby to samo zrobić Wojtusiowi. Dlatego chciałem nauczyć się bić. Żeby bronić mojego brata. Widzisz, zrobili nam takiego red herringa, że to przez to, że go w szkole gnębią, czy coś tak naprawdę, on zawsze... Ale zobacz, że... No ja rozumiem, że tutaj no dramat jest w przeszłości i tak dalej, ale to trochę to wyjaśnia, że on teraz bije ludzi jakichś randomowych. No nie, tylko oni to pewnie podciągną, że wiesz, że... Jest taki zniszczony psychicznie. Tak. Mariola kazała mężowi natychmiast wyprowadzić się z domu i zerwała z nim wszelkie kontakty. No i dokładnie się stało to, czego chciałeś, czyli starego wyjechali w domu. No i bardzo dobrze. No i bardzo dobrze, powinni go tak wystawić po prostu z walizkami. Powinni go wystawić w ogóle w dybach. W dybach! Tych dybach, których brakuje w tym domu! No, teraz by się przydały. A potem do więzienia. Po rozmowie z psychologiem 16-latek przestał trenować boks i zapisał się na siatkówkę. Czyli rozumiem, że nie można być jakby, wybierz jedno. Zdrowy psychicznie człowiek trenuje boks. Tego nie można być. Bo one to są jak te dwa magnesy takie same, wiesz, że one sobie tak odjeżdżają. Bo oni już robią dobrze to, że on poszedł na terapię, zaczął z tym walczyć, leczyć się i tak dalej. Ale nie może boks. Nie. Nie może boks. Jest to teraz zabronione dla niego, żeby boks. W porządku. Na pewno? Tak, wszystko gra. Wiesz, ciągle możemy iść na policję. Nie, na początku chciałem go tylko przestraszyć. Ale gdyby się opierał, naprawdę byśmy poszli. The fuck? Nie poszli na policję z tym? Może plan jest taki, że on faktycznie to zmyślił. Jezu Chryste, Kamil! Znaczy, oni by tego nie zrobili raczej w tej ukrytej prawdzie, ale gdyby to zrobili, to by było... Wiesz, oni teraz idą casualowo i ona tak mówi, no, ale to straszne rzeczy się działy. A w sumie to zmyśliłem, wiesz? Tak tylko, wiesz, chciałem ojcu dopiec. Nie chcę o tym rozmawiać, okej? Nie chcę nikomu mówić o tym, co zaszło. To dla mnie zbyt trudne. Rozumiem. Czasu i tak nie cofnę. Sam muszę sobie z tym wszystkim poradzić. Ale stary powinien iść pierdzić w pasiaki. Powinien, jeszcze jak. Ale nadal będziesz chodzić na terapię? Jasne. Na początku myślałem, że to bez sensu, ale pomaga mi. Czuję się z tym naprawdę lepiej. to dobrze. No i żyli długo, szczęśliwie i w absolutnej S-ie. Taki był to odcinek właśnie o arku bijatykowym. Mam nadzieję, że ojciec gdzieś tam zamarzł pod mostem czy coś. Trafił do tego świata, który jest w Alice in Borderland. A pamiętaj, że to wszystko wina Olisa i Coco. Także moi drodzy, jeśli zostaliście tutaj z nami do końca, zostawcie komentarz o treści, gdzie jest Ola, bo ty też pewnie zadałeś sobie to pytanie. Ja się czuję tak oszukana przez najbliższą mi osobę. Była tam czy nie? Była tam. I taką właśnie wiadomość dostałem od jednej z was, już teraz nie pamiętam, że jest tam Ola Sejko Kapl. Jest. Przez chwilę. Moi drodzy, zostawcie suba, lajka i komentarz o treści, gdzie jest Ola. Dziękuję wam, zapraszam was już za niedługo. Ciao!